Dzisiaj o klasycznym dylemacie rekrutacyjnym, czyli dzisiaj o tym, czy jako szef powinieneś postawić na bardzo doświadczonych handlowców, szukać handlowców z doświadczeniem na rynku, czy może lepiej zatrudnić młodego człowieka bez doświadczenia i nauczyć go od zera wszystkiego, co chciałbyś, żeby ten człowiek potrafił. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast. O tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tamasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. W Radzie Doświadczonego Człowieka z Rynku, czy uczyć od zera? Oczywiście, wzięcie doświadczonego człowieka z rynku. Ma oczywiste zalety, to znaczy, człowiek wchodzi do firmy i od razu zaczyna wykonywać swoją pracę, od razu zaczyna być w cudzysłowie dochodowym pracownikiem, czyli kimś, kto wnosi jakąś wartość. Do tego człowiek, który przyszedł od konkurencji, może nam wynieść jakieś bardzo cenne rozwiązania, których myśmy jeszcze nie odkryli, a konkurencja już to robi, czyli może wnieść jakieś know-how. Na poziomie rozwiązań procesów. Człowiek, który wszedł od konkurencji, może naturalnie też wnieść jakąś grupę swoich klientów, jeżeli to jest na przykład sprzedawca. Czyli sprzedawca, który wszedł od konkurencji, prawdopodobnie też przyciągnie ze sobą jakąś grupę klientów. I to są oczywiste korzyści z tego, że bierzemy doświadczonego człowieka z rynku. Czy są jakieś wady? Tak, oczywiście są. Najczęściej taki człowiek, którego kupujemy z rynku z dużym doświadczeniem, prawdopodobnie będzie człowiekiem stosunkowo drogim. Ale zakładając, że jeżeli będzie wnosił nam od razu jakieś korzyści, no to zakładam, że to może nie być problemem. Ale warto też mieć z tyłu głowy, że ten człowiek wchodzi do nas z jakimiś swoimi nawykami, które uwaga mogą być niezmienne. Warto też zadać sobie pytanie, dlaczego ta osoba w ogóle ma gotowość przyjścia do nas, bo może się okazać, że ta gotowość przyjścia do nas bierze się z jakichś deficytów w relacjach, z jakiegoś braku zaangażowania. W skrajnym przypadku, uwaga, może się brać po prostu z wypalenia zawodowego. Czyli znam takie przypadki, żeby ktoś wziął człowieka z bardzo dużym doświadczeniem, ale okazało się, że ten człowiek jest tak wypalony, że bardzo trudno jest wykrzesać z niego zaangażowanie. I tu się pojawiają zalety brania ludzi niedoświadczonych. I teraz uwaga. Ludzie niedoświadczeni to są dwie troszkę różne grupy. Ponieważ człowiek niedoświadczony to może być po prostu człowiek z rynku, czyli zatrudniony, nie wiem, 20 latek, bez żadnego doświadczenia albo osoba 30, 35, 40-letnia, ale taka, która pracowała w innej branży, albo może być to człowiek z awansu wewnętrznego. I teraz uwaga, zacznę od awansu wewnętrznego, bo to w tych awansach wewnętrznych widać bardzo mocno zalety. Takich rekrutacji ludzi niedoświadczonych. Jeżeli bierzesz człowieka z rekrutacji wewnętrznej, to na pewno ten człowiek już będzie znał firmę, będzie znał jakieś procesy wewnątrz firmy, będzie znał organizację. Człowiek, którego zatrudnisz, czyli przesuniesz w awansie wewnętrznym, uwaga, będzie bardzo wdzięczny za taki awans. I co jest najważniejsze, jeżeli Zrobisz awans wewnętrzny, to prawdopodobnie weźmiesz człowieka już myślącego, inteligentnego, zaangażowanego, takiego, który pasuje sposobem myślenia, wartościami, jakimś rodzajem energii do Twojej organizacji. I teraz uwaga, doświadczenie rekrutacyjne mówi, że ta inteligencja, zaangażowanie, zdolność myślenia, zdolności komunikacyjne, są dość trudne do rozpoznania w procesie rekrutacji i one są bardzo trudne do nauczenia, czyli tego można uczyć, to można rozwijać, ale jednak trzeba pamiętać, że to jest pewien dar, który jeżeli jest, można go rozwijać, ale jeżeli ktoś go nie ma kompletnie, to rozwijanie tego może być trudne. Natomiast produktu, procesów, systemów jest bardzo łatwo nauczyć. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu i kwestia pewnego zaangażowania, czyli tego wyjść z założenia, że tego nauczysz na pewno. Natomiast zaangażowania możesz nie nauczyć myślenia możesz nie nauczyć identyfikacji z organizacją albo z wartościami tej organizacji możesz nie nauczyć. I to jest wielka wartość tych awansów wewnętrznych. I tutaj się kłania też ten system awansów zewnętrznych. Czyli jeżeli Masz człowieka z jakiejś rekomendacji, jeżeli wiesz, że jest gdzieś człowiek, który jest zaangażowany, to pamiętaj o tym, że jeżeli widzisz to zaangażowanie, widzisz ten ogień, to to może być bardzo słuszna decyzja. To tutaj się pojawiają zalety zatrudniania ludzi bez doświadczenia, ponieważ zakładam, że wtedy najważniejszą predykcją jest, no właśnie, ta inteligencja, zaangażowanie, umiejętności komunikacyjne. No, i oczywiście tutaj trzeba podjąć kilka decyzji. Dlatego, że jeżeli zatrudniamy człowieka z zewnątrz, to musimy wyjść z założenia, że po pierwsze, ten człowiek nie wie i uwaga, raczej przez długi czas nie będzie wiedział czyli nie będzie dochodowy. Czyli ktoś musi poświęcić mu swój bardzo cenny czas. Jeżeli jesteś małą firmą, jeżeli jesteś menadżerem małego zespołu. To prawdopodobnie przez pierwsze kilka miesięcy, nie łudź się, że to będzie kilka tygodni, no chyba, że sprzedajesz jakieś produkty bardzo proste, albo to jest jakaś bardzo prosta rola, to prawdopodobnie ten człowiek będzie wymagał zwiększonej uwagi, czyli czasu Twojego, lub kogoś z Twojego zespołu, przez kilka miesięcy. Jeżeli jesteś dużą firmą, jeżeli rola tego człowieka jest tak skonstruowana, że ten człowiek będzie musiał kontaktować się z dużą siecią osób, procesów wewnątrz zespołu, to warto stworzyć cały proces wprowadzania takiego człowieka do firmy. I to jest bardzo ważny element. Ja myślę, że o tym może nawet nagramy oddzielny podcast kiedyś, czyli tego, jak wprowadzać ludzi do firmy. I uwaga, taki człowiek będzie wymagał dużo energii, dużo czasu, żeby go wyedukować. Czyli mówiąc najprościej, żeby on nie popełniał błędu, jest też jakieś ryzyko, że taki człowiek szczególnie na początku jakieś błędy popełni. I uwaga, trzeba te błędy wliczyć w koszta, czyli trzeba mieć świadomość, że taka osoba taki błąd może popełnić i dopiero po roku czasu możemy w 100% zakładając, że poświęciliśmy tego czasu odpowiednio dużo, oczekiwać, że tych błędów nie będzie, że ta osoba będzie już rzeczywiście dochodowa. Ale to, co chciałem powiedzieć, to to, że patrz na to przez bardzo prosty pryzmat. Jeżeli potrzebujesz, Człowieka, energii, wykonania jakichś procesów już tu i teraz, i nie masz czasu na edukację, czyli ktoś ci wypadł z zespołu, miałeś jedną osobę, powstała ci wyraźna luka, szukaj doświadczonego człowieka, szukaj człowieka z doświadczeniem, szukaj człowieka z rynku. Natomiast jeżeli ta rekrutacja jest taką re rekrutacją dodatkową, czyli taką rekrutacją, żeby mieć bufor, Taką rekrutacją, na którą możesz poświęcić czas, to moje doświadczenie mi mówi, że to zatrudnianie ludzi niedoświadczonych ma bardzo duże zalety, bo wtedy uczysz człowieka, przygotowujesz go pod siebie, uczysz go pewnych wartości i uwaga, możesz się spodziewać wysokiego poziomu lojalności. Oczywiście jako przedsiębiorca, jako menadżer, jeżeli nie dasz wartości, no, no gdzieś ta lojalność ma swoje granice, ale generalnie lojalność ludzi z awansu wewnętrznego. Albo takich ludzi, których organizacja przygotowała do roli, z reguły jest dużo, dużo wyższa. Więc jeżeli masz czas, jeżeli możesz pozwolić sobie na to, żeby ten człowiek się rozwijał, jeżeli to jest na przykład twoje moce produkcyjne jeszcze nie są na 100% i wiesz, że te moce produkcyjne będą rosły razem z kompetencjami tej osoby, to zatrudnienie osoby niedoświadczonej może mieć bardzo dużą zaletę. Oczywiście pomijam kwestię finansów, ale zakładam, że to jest dość oczywiste. Więc na ten pryzmat rekrutacji patrz bardziej przez pryzmat tego, czy potrzebujesz kompetencji tu i teraz, czy masz czas na edukację. Jeżeli masz czas na edukację, to miej świadomość, że przygotowywanie człowieka od zera jest bardzo sensowne, da ci większą lojalność, przygotuje ci tą osobę, a w ogóle, jeżeli masz dużą firmę, to zawsze szukaj ludzi wewnątrz. Jeżeli masz 300 pracowników, na 100% masz w tej grupie ludzi kogoś myślącego, zaangażowanego, którego inteligencja może się przełożyć na większą korzyść dla firmy w innym miejscu niż to, gdzie ten człowiek jest. I na 100% znajdziesz człowieka, takiego człowieka na placu, na magazynie, wśród kierowców. Warto zadać sobie pytanie, czy ten człowiek nie zasługuje na awans, nie zasługuje na rozwój i to może być bardzo duża korzyść dla organizacji. Na dzisiaj tyle. Ja się nazywam Tomek Kalko. Oczywiście, jak zwykle, prośba o polubienia, o komentarze. Jeżeli masz jakieś doświadczenie w tej kwestii, to też bardzo fajnie, żeby inni ludzie mogli taki komentarz przeczytać. A ja już na dzisiaj dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami. I widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.